Sprawa rolników wciąż trwa odnośnie protestów, które odbyły się w Grudziądzu, ale nie tylko, tutaj w okolicznych miastach. Na jakim etapie obecnie to jest? Bo była druga rozprawa i ma być jeszcze trzecia. Tak, ma już być trzecia rozprawa. Myślę, że chodzę na każdą z tych rozpraw. Są bardzo sympatyczne panie sędziny, które to prowadzą, natomiast wydaje mi się, że sąd powinien... Do czego wynika to przesunięcie kolejne? Sąd powołuje następnych świadków. Biorąc pod uwagę wagę sprawy, nic się nie wydarzyło, które by szkodziło ludziom, bezpieczeństwu. Nikt nie został poszkodowany w tym procesie, w tym proteście. Protest był legalny. Policja, szczerze mówiąc, tak jakby plącze się w tych wszystkich sprawach, wyraźnie chcę powiedzieć. Szkoda czasu sądu. Ja myślę, że oczywiście sądy są niezawisłe, ale obywatel ma prawo spodziewać się po sądach, że poważną sprawę będzie drążyć, poważne sprawy będzie rozstrzygać, za poważne przestępstwa będzie karać. Natomiast czas pokazuje, że staje przed sądem kilkadziesiąt osób. Wysoki sąd poświęca czas na sprawę, która powinna być zakończona według mojej oceny na pierwszym posiedzeniu. Dlatego, że osoby, które stają, powinny być uniewinnione, nie szkodziły państwu, nie szkodziły... W ogóle ten protest był zgłoszony, prawda? I ta policja miała niejako obstawiać tą demonstrację. Tak, według tego, co zeznają policjanci i tego, co zeznają tak zwani ci, co stoją rolnicy przed sądem, to chcę wyraźnie powiedzieć, że policja, i to wyraźnie trzeba powiedzieć, że policja, jeżeli przejmuje dowodzenie tym wszystkim, to po pierwsze, policja nie ogłosiła, a powinna, jeżeli coś było niezgodnie z prawem, to powinna ma nagłośnienie powiedzieć, szanowni państwo, proszę opóźnić ten teren, bo proces jest nielegalny. Jeżeli tego... Nie musiałoby dojść do zakończenia tego protestu. Oczywiście nie wtedy, jeżeli protestujący nie wykonaliby polecenia policji, to wtedy mogły być podstawy do wyciągnięcia konsekwencji. Jeżeli policja tego nie ogłosiła, jeżeli policja zaczęła kierować ruchem, jest prawo, które mówi wyraźnie, jeżeli policjant pojawia się na krzyżówce, czy na skrzyżowaniu, czy gdziekolwiek, to jakakolwiek sygnalizacja świetlna nie ma tu znaczenia, tylko przejmuje to mundurowy. W związku z tym mundurowi kierowali ruchem, mundurowi nie ogłaszali, że jest strajk, czy protest nielegalny, mundurowi nie żądali opuszczenia przejść. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taka troszkę fasa, szkoda czasu Wysokiego Sądu, szkoda pieniędzy podatników na pierwszej sprawie, a już na drugiej na pewno. Myślę, że na trzeciej teraz sąd podejmie decyzję o uniewinnieniu, dlatego że jeżeli w tak błahych sprawach, które nie szkodziły społeczeństwu, nikomu się krzywda nie stała, oczywiście może jakieś tam lokalne, chwilowe utrudnienia, ale na tym polega protest. Nikt nic nie zdewastował, nikt nie zniszczył mienia, nikt nikogo nie uszkodził, nic się takiego nie działo. W związku z tym sąd powinien odrzucić wniosek policji i odstąpić od ukarania rolników. To było tak przyzwoicie, po obywatelsku i bardzo mądrze. A z rolnikami jest od samego początku. To była jeszcze podnoszona taka kwestia, że tylko wybiórczo niektóre osoby zostały ukarane. Ja byłem tam na miejscu i właśnie ci protestujący mówili, że chodzi policjant w jakimś tam bez munduru, robi im zdjęcia, nie wszystkim. Tak, tylko jest jedna rzecz bardzo ważna. Nie wszyscy stanęli, to prawda, bo jeżeli łamano prawo, jak twierdzi policja, to było kilkaset osób, stanęło kilka osób. Natomiast podstawowym zadaniem policji jest prewencja. Więc powinno podejść się dochodzącego niezgodnie z prawem, albo ogłosić wszystkim, albo podejść, szanowny pani czy panie, dzisiaj pan to chodzenie, czy przechodzenie, czy to miejsce proszę opuścić. Natomiast jeżeli ktoś by nie wykonał polecenia, to wtedy dopiero można przejść do karania. Odpowiada zawsze organizator protestu w każdej takiej sprawie, a nie uczestnicy. Uczestnicy odpowiadają, jeżeli by chuligańskie były wybryki. Nikt nie miał kominiarek, które są zabronione, nikt nie rzucał koktajlami Mołotowa, nikt nie wybijał szyb, nikt nie... nic się przecież takiego nie wydarzyło, żeby Wysoki Sąd musiał być niepokojony przez policję, która chce pokazać i wykazać swoją skuteczność. Nie tutaj, panowie, nie w tym miejscu. Są inne, bardzo poważne sprawy, nadużyć, chuligaństwa. Ja tu spytam jeszcze, korzystając z okazji, odnośnie takiej jednej sprawy, zbliża się tutaj okres już taki rolniczy, jeszcze nie, ale już przygotowania. Czy jakieś już niepokoje są w związku z tym? Czy coś państwa niepokoi? Będą państwo coś podnosić, jakieś kwestie? To wiemy, jak w każdej grupie społecznej dzisiaj bardzo nas niepokoi, że pan minister mówi, że zwiększa się dopłata, jeśli się zmniejsza. Społeczeństwo, które nie ma wiedzy na ten temat, mówi, że tak dobrze, a całkiem co innego się dzieje. Chcę też wyraźnie powiedzieć, że przecież my przez te
lata od 2003 roku. Minister rolnictwa mówił, że bezpośrednie dopłaty wzrosły podobno. No tak, no, zmalały. No więc ja mówię, może czeka szlak trafić, jak pan, mówią panów publicznie i szef resortu mówi, że wzrosły, tak? A dostaje pan kwit, że zmalały. No tutaj jakby w zakładzie pracy powiedziano, że panowie, wzrosły wam pensje, ale dostaje kwit do wypłaty i pensja o 20% zmalała. Jakieś tutaj musiały, co, przeliczniki się zmienić? W jakiś sposób kalkulacje? Nie, wydaje mi się, że tu jest właśnie, o tym też będziemy mówić na spotkaniu, to jest właśnie zadanie rządu i zadanie eurodeputowanych, bo to przecież w Europie się dzieje. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, o której trzeba powiedzieć. Nigdy Unia Europejska nie przeszkadza, jeżeli politykę realizuje się jakieś państwo narodowe. Chcę wyraźnie powiedzieć, że to, że dzisiaj mamy eksport żywności, to jest wynik rozsądnej, prowadzonej polityki z uchybieniami, z problemami, ale prowadzonej aktywnej od 2003 roku. I chcę powiedzieć tak, przecież Krajowa Spółka Cukrowa, która istnieje, są wszystkie te zadania, które się udawały. Dzisiaj minister praktycznie kasuje wsparcie dla polskiego rolnictwa. Przecież niech pan zauważy jedną rzecz. Pan premier Tusk powiedział, że nie chce tego ministra, tak? A dzisiaj mówi, że to jest bardzo dobre. Tak, było poróżnienie. Tak, nie, to nie było poróżnienie, bo spodziewał się, że pan Kalemba, to co mówi pan minister, to będzie wprowadzał czyn. Czas pokazał, że jak usiadł na stołku, to nie stwarza żadnego problemu i wszędzie likwiduje wszystkie środki i zgadza się na zmniejszanie środków na polskie rolnictwo. No, tak to wygląda dziś. No, czyli tutaj dużo do zrobienia w kwestii rolniczej, szczególnie tutaj w Europie, można powiedzieć, czyli w tym Europarlamencie. No i w związku z tym nasuwa się pytanie, kto będzie kandydatem w Kujawsko-Pomorskim, bo tutaj jedną z takich osób, które kojarzą się bezpośrednio tutaj z tą inicjatywą, no jest pan. Ja już w życiu startowałem wiele razy, więc ja kandydował nie będę. Natomiast będziemy starali się, żeby lista w kraju i lista tutaj, które będą uzgadniane, brały pod uwagę, żeby osoby, które będą nam kandydować, miały pojęcie o rolnictwie, żeby były z Kujawsko-Pomorskiego. O tym mówiłem, bo dzisiaj mamy trzech eurodeputowanych, bardzo sympatycznych panów, wszyscy spoza tego terenu.